Przez całą drogę do Piaseczna Anita zastanawiała się, co usłyszy od kochanki męża. Nie wierzę. Marek kupił mi ten płaszcz. Mnie też. Na rocznicę ślubu, rok temu. A torebkę przywiózł z Włoch. Moja jest identyczna. Nie, ja nie mogę w to uwierzyć. Pani naprawdę nie wiedziała, że on ma żonę? Wiedziałam. Ale mówił, że jesteście w separacji. No co za drań, bezczelny krętacz! Naturalnie jestem ruda. Ale Marek prosił, żebym przefarbowała włosy. Jak widać, chyba chce nas maksymalnie do siebie upodobnić. A teraz już wiem, dlaczego on tak na mnie krzyczał, kiedy ostatnio ścięłam włosy. A pani nie widziała nigdy mnie na zdjęciach, jak wyglądam? Mówił, że pani nie ma social mediów. I że nie może odejść od żony, bo ma 12-letnią córkę, która jest bardzo ciężko chora. Słucham? Nie. Nasza córka jest już pełnoletnia i studiuje za granicą. Namawiałam go na dziecko, ale nie chciał. Zamiast tego kupił mi Maltańczyka. Boże! Naprawdę, twierdził, że pies musi mi wystarczyć. A nie zachowało się ostatnio jakoś dziwnie? Kto, Marek? Pies. Przestał reagować na swoje imię. A jak się wabi? Pyra. A mój Pyza i też jest Maltańczykiem. I najprawdopodobniej Marek pomylił te dwa psy. I teraz u mnie w domu jest pani pies. To Pyra. Mhm. Tak, mam tego psa u siebie w domu. Mój ma zupełnie inne uszy.